Oto 20 już podcast, a jednocześnie szósta część historii ośmiobitowych Atarynek. Ja jestem Tygrys, a ciebie, mój słuchaczu, zapraszam do wysłuchania opowieści na podcaście Porywacz Zwłok. W poprzednim odcinku dotarliśmy do garści prototypów z serii XL oraz przejęcia firmy Atari przez Jacka Tramiela. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku. W 1985 roku na targach elektroniki użytkowej CES w Las Vegas pokazano trzy nowe modele komputerów, które przeznaczone były do użytku domowego. Na tej liście jest Atari 65XE, Atari 65XEM oraz Atari 130XE. Najpopularniejszym egzemplarzem był oczywiście kultowy Atari 65Xe, którego w ówczesnych czasach sugerowana cena detaliczna miała wynosić 99 dolarów amerykańskich. Komputer to w zasadzie późne Atari 800XL bez szyny PBI, ale z designem, który przypominał pomniejszone Atari ST. Dla mnie osobiście to design idealny. Ta maszyna po prostu jest śliczna. Mam ją przed sobą i nie mogę wyjść z zachwytu. Po prostu miód malina. Komputer pojawił się w trzech głównych rewizjach. Pierwsza była wyposażona w pamięci jednobitowe. Co ciekawe, to na pierwszych rewizjach można było znaleźć napis 900 XLF, o którym wspominałem w poprzednim podcaście. Kolejna wersja miała już pamięci RAM 4-bitowe. Natomiast ostatnie wersje były oparte o płytę główną Atari 130 Xe, ale o podobieństwie do tego modelu wspomnę w sumie za chwilę. Tak dla przypomnienia, to komputer był zasilony procesorem MOS 6502C o częstotliwości 1,77 MHz, a wartości pamięci. RAM i ROM to 64 KB oraz 24 KB. Za grafikę odpowiedzialne były Antik oraz GTIA i pozwalały one wyświetlać tryb tekstowy w 40 liniach aż po 24 znaki. Natomiast w trybie graficznym komputer generował rozdzielczość na poziomie 320x192 piksele. Dźwięk Oczywiście generował pokaj w czterech kanałach po 3,5 oktawy. Na obudowie Atari 65XE znajdziemy dwa porty joysticków w standardzie DB9, szynę SIO, złącze monitora w standardzie DIN5, wyjście TV, zasilanie w standardzie DIN7, czyli tak samo jak w Atari 130XE, z drobną różnicą. W tym ostatnim można było odnaleźć ECI, czyli Uncharted Cartridge Interface, które pojawiło się też w ostatnich rewizjach Atari 65XE, zależnie od regionów, zwane Expansion lub Extension. Tą drobną różnicą przeszliśmy do modelu Atari 130XE, który też był zaprezentowany na targach CES w Las Vegas. Komputer od mniejszego cyfrowo w nazwie brata różnił się właśnie tym złączem oraz ilością pamięci RAM. Tutaj było aż 128 kB. No ta różnica z tym portem rozszerzeń nie jest tak oczywista, bo ostatnie dwie rewizje 65XE te złącze już posiadały. Wracając jednak do RAMu, to pamięć ta była dostępna programowo z poziomu BASIC-a. A przy pracy ze stacją dyskietek najczęściej był zakładany w niej ramdysk przez użytkowników można było w nim umieścić dosa i kilka narzędzi przez co dostęp do nich był natychmiastowy komputer w ówczesnych czasach miał sugerowaną cenę detaliczną na poziomie 149 dolarów amerykańskich trzecim sprzętem który pojawił się na targach w Las Vegas był Atari 65XEM jest to wariant modelu Atari 65XE z zastosowanym układem dźwiękowym AMI. Celem tej maszyny był zapewne rynek muzyczny. Komputer ten jednak nie trafił do masowej produkcji, a sugerowana cena detaliczna oscylowała w kwocie 200 dolarów amerykańskich. I tutaj mam wątpliwości, bo niektóre źródła podają, że na targach w Las Vegas. W 1985 roku był też pokazany komputer, który był odpowiedzią na produkt firmy Commodore. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się zachwycałem, Commodore SX64 to prawie przenośny komputer. W sumie to dosłownie przenośny komputer. Otóż firma Atari zbudowała fizyczny prototyp przenośnego Atari 65XE. I mówię tutaj o komputerze zwanym Atari 65XEP. Bardzo podobna konstrukcja jak w Commodore, ale z wbudowaną stacją dyskietek 3,5 cala o pojemności 360 kB. Wyświetlacz był zbudowany na zielonym monitorze CRT o przekątnej ekranu 5 cali. W przeciwieństwie do konkurencji, do konkurencji komputer był naprawdę przenośny bo posiadał zestaw baterii pozwalający pracować bez zasilania. Jego sugerowana cena detaliczna, gdy powstawał prototyp, to było 400 dolarów amerykańskich. Konfiguracja w tej maszynie nie różniła się od późniejszej wersji 65XE. W nie do końca jasnych okolicznościach powstała też wersja Atari 65XE, która była bardzo popularna w Niemczech Zachodnich oraz Czechosłowacji. Mówimy oczywiście o Atari 800XE, które niczym oprócz napisu na obudowie nie różniło się od Atari 65XE. Atarynka była zbudowana na bazie płyty Atari 130XE, ale bez układu MMU oraz z 64KB pamięci RAM. No i mam w swoim scenariuszu ostatni komputer. W sumie to nie wiem, czy powinien się znaleźć w tym podcaście, ponieważ planowałem stworzyć też podcast o konsolach firmy Atari, ale już się pewno domyślacie, o czym mówię, bo jest to ostatnia maszyna z 8-bitowej serii XE. Dlaczego miałem wątpliwości, czy w tym odcinku tą maszynę umieścić? Bo jest to jednocześnie komputer Atari 65XE, jak i konsola. Atari Xe Game System. Sprzęt ujrzał światło dzienne w 1987 roku, a dostępny był w sprzedaży aż do 1992 roku. Maszyna była w pełni kompatybilna z całą serią XL oraz Xe, jeśli chodzi o oprogramowanie, i niemal ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi. W zestawie sprzedawano komputer wraz z klawiaturą. Pistoletem świetlnym, joystickiem oraz dwiema grami: Flight Simulator, druga część i Big Hand. W konsole, czy jak to woli, w komputer, była wbudowana gra Missile Command. Wszystko wygląda pięknie i kolorowo, ale skąd porażka, która dopadła ten sprzęt w kwestii sprzedażowej? Otóż brak marketingu ze strony Atari, spowodowane notabene postępującymi pracami nad serią ST oraz kiepski dobór gier spowodowało, że, się, spowodowało, że maszyna sprzedawała się kiepsko. Jedynymi różnicami technicznymi odróżniającymi konstrukcję od Atari 65XE była ilość pamięci ROM oraz wyjście audio w standardzie RCA, czyli tak zwane CINCZE pamięci stałej było 32 kB, w której pomieszczono oprócz systemu operacyjnego też grę. Piękny ten sprzęt jest w sumie. No i tak, rzeczywiście chciałbym go mieć, ale ceny to jakiś kosmos. Po prostu są w dzisiejszych czasach ekstremalnie wygórowane te ceny. O tym sprzęcie jest dość dużo dokumentacji. Ale związany jest z jej rozrywkową częścią, więc pozwolę sobie te materiały ujawnić, jak kiedyś zajmę się konsolami ze stajni Atari. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie jakiś feedback, na jakiej platformie słuchacie tego podcastu. Najlepiej na sierściuchmałpa.gmail.com albo na forum fe.pl. E -e to w sumie. Ostatni podcast w tym roku, więc co mogę wam życzyć? Szampańskiej zabawy, bo się zbliża Sylwester. A wy, kiedy usłyszycie ten podcast, będziecie pewno mieć wigilię, tak? To się nazywa wigilia, więc będziecie świętować przy karpiu. Więc wam życzę wszystkiego najlepszego, a wszystkim rodzimowiercom życzę, by Bogowie im darzyli bo nadszedł dzień przesilenia, w którym słońce wygrywa nad nocą i sfarog zaczyna dominować w tym świecie. Więc radujcie się w tym godowym święcie, niech Wam Bogowie darzą. Myślę, że to już wszystko. Spotkamy się w 2019 roku. Na razie, cześć.